Szanowny panie marszałku, panie ministrze, panie i panowie posłowie. Jak wszyscy wiemy, Komisja Europejska od wielu lat uparcie prowadzi niezmienną politykę podziału środków na dopłaty bezpośrednie, utrzymując dysproporcję i dyskryminujący poziom dopłat dla rolników tzw. nowych państw członkowskich. Ponadto rolnicy niektórych państw otrzymują dopłaty znacznie wcześniej aniżeli inni, ale jest to już wynikiem bierności polskiego rządu, który nie wystąpił z wnioskiem do Komisji o przyspieszenie dopłat. Myślę, szanowni państwo, że nadszedł najwyższy czas rozpocząć zdecydowaną ofensywę mającą na celu zrównanie przedmiotowych dopłat, ale osiągnięcie sukcesu bez zdecydowanego zaangażowania premiera polskiego rządu i wsparcia rządów innych państw wydaje się być bardzo mało obiecujące. Także pozostawienie z tą rzeczywistością samego resortu rolnictwa bez wsparcia premiera i Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wróży osiągnięcia oczekiwanego sukcesu. Dlatego ja mam pytanie zarówno do pana premiera, jak i do rządu. Jakie działania zamierza podjąć premier polskiego rządu, pan Donald Tusk, aby wyeliminować unijne przyzwolenie na prowadzenie polityki drastycznej dyskryminacji? I co zrobił w tej sprawie podczas naszej ubiegłorocznej prezydencji w Unii? Czy resort rolnictwa współpracuje z premierem i resortem spraw zagranicznych w zakresie odejścia polityków Unii od łamania zapisów traktatowych zakazujących dyskryminacji? Jeśli taka współpraca istnieje, to bardzo proszę o informację, w jakim zakresie, na jakiej płaszczyźnie, i proszę o przytoczenie konkretnych przykładów. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję.